inwestorzy z zagranicy, przedsiębiorcy z zagranicy bardzo często przynieśli do naszego kraju swoje doświadczenia, spostrzeżenia, model biznesowy, który dla obopólnej korzyści zastosowali tutaj w naszym kraju. Bardzo się cieszę, że ta inwestycja, czy ta przygoda, historia, która rozpoczęła się tutaj w Białogardzie 3 lata temu, znajduje swoją dobrą kontynuację. Godzinę temu jeden z inwestorów niemieckich, który jest tutaj obecny na sali, podpisał list intencyjny z władzami parku inwestycyjnego. Zamierza rozszerzyć swoją działalność tutaj w Białogardzie. Jest to inwestycja, która produkuje takie wiązki kablowe. Obecnie zatrudnia 90 osób. Docelowo chciałaby zwiększyć to zaangażowanie tutaj w Białogardzie do ponad 250 osób zatrudnionych. Myślę, że te pierwsze inwestycje w pewnym sensie są takimi zapowiedziami kolejnych, gdyż dobrze przyjęty biznesmen, który tutaj postanowił zainwestować, chyba jest najlepszym ambasadorem właśnie tego miejsca, ale nie tyle miejsca, co ludzi, którzy swoją pracą, zaangażowaniem, energią chcą przyciągać nowe idee do tego miejsca, chcą dawać, nie wiem, przestrzeń do życia, do pracy dla mieszkańców tego regionu. Podpisanie tej umowy z partnerem niemieckim Kabeltechnik Polska ma naprawdę ogromne znaczenie i bardzo dobrze rokuje na przyszłość, że powiat białogardzki został po raz kolejny zauważony. Są na sali inwestorzy, którzy już od lat na terenie powiatu białogardzkiego działają. Jako powiat jesteśmy poprzez Białogard, Karlino, Tychowo przygotowani do przyjęcia kolejnych inwestorów i myślę, że dzisiaj te dyskusje, które będą miały miejsce w ramach tej konferencji, też nakłonią Państwa do tego, żeby jeszcze bardziej przychylnie i pozytywnie patrzeć na powiat białogardzki, na jego przyszłość. Mamy potencjał ludzki, jesteśmy przygotowani logistycznie też do tego, żeby inwestorów na terenie całego powiatu białogardzkiego przyjmować, żeby też Państwa działalność mogła się na terenie Polski jeszcze bardziej pomyślnie rozwijać. W Polsce, czy to firmy polskie, czy zagraniczne, chcą, aby nasz kraj, czyli Polska, się rozwijał. To wszystko jest właśnie robione po to, żeby obywatele naszego kraju mogli korzystać z jak największej gamy produktów, czy to energetycznych, czy jakichkolwiek innych. Także my gorąco polecamy i uważamy, że w Polsce należy i trzeba inwestować. Moja firma pracuje od 13 lat w Białogardzie. Doznała od samorządu, od urzędu pracy, od władz lokalnych i oczywiście od inkubatora bardzo wiele wsparcia, za które serdecznie dzisiaj dziękuję. Panu staroście bardzo podziękować za to, że docenia rolę inwestorów niemieckich jako pracodawców i że o tym tak
otwarcie i prostolinii nie mówi. To nie zawsze ma miejsce. Bardzo panu za to dziękuję. Myślę, że również ze strony inwestorów niemieckich spotka się pan z wzajemnością, co jak widzę ma już miejsce, dlatego że spotykam i na tej sali tutaj, miałem okazję się zapoznać z tym, że niemieccy inwestorzy upodobali sobie okręg białogardzki. W tym regionie muszę powiedzieć, że odnalazłem taki wzorcową współpracę w dziedzinie gospodarki, w dziedzinie ekonomii, w dziedzinie samorządu i polityki. Jeśli patrzę wstecz 10 lat temu, gdy w Polsce nie mieliśmy jeszcze żadnego pracownika, a w Niemczech 800, to po 10 latach w Polsce mamy 1000 pracowników, a w Niemczech 300. To nie znaczy, że teraz wartość pracownicza w Niemczech się pogorszyła, ale wzrost gospodarczy jest tu w Polsce. Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że mi się dobrze mieszka od 12 lat w Polsce, ale też dobrze pracuje, dobrze się rozwija, współpraca z władzami we wszystkich miastach jest bardzo przyjemna i ja liczę na to, że w następnych latach będziemy się dalej rozwijać. Też ten dzisiejszy krok, podpisanie tej umowy w Białogardzie, i mogę tylko wszystkim rekomendować ten kraj i rozwój, żeby brać udział w tym. Są niezwykłe możliwości tutaj i no, dziękuję jeszcze raz. Chciałbym powiedzieć i pogratulować temu, co się dzieje w Białogardzie, inkubatorze, bo ta inicjatywa, ta aktywność ludzi, która jest związana z tym miejscem, budzi tutaj w województwie zachodniopomorskim, w zarządzie województwa duże uznanie. Dlatego też staramy się wspierać te inicjatywy. We'll be right back.